wiatr i zimnie rozfalowane morze, utrudniające wejście w płetwach do wody, sprawiły, że postanowiliśmy pojechać do Umagu i Lanterny. Umag od naszego hotelu Mojmir dzieli odległość około 6 km. Dojeżdżając do Umagu, zatrzymujemy się przy ośrodku apartamenty Polinezja, w których spędzałem wraz z Alą wakacje w 1997 roku. Jestem bowiem bardzo ciekawy, co się przez te 20 lat w tym ośrodku zmieniło. Krótki spacer po terenie ośrodka uwidacznia starannie odremontowane budynki apartamentów, rozbudowaną infrastrukturę oraz całkowicie przebudowane nabrzeże i plaże. To już centrum Umagu i parking, przy którym zostawiliśmy nasze auto. Idąc uliczkami Dante Alighiera i pierwszego Swibria, wyszliśmy na nabrzeże w pobliżu Trgowickiej ulicy. Przy tym stoisku zostałem przez Adasia sfilmowany, gdy kupowałem saszetkę dla Ali.
Dalej, idąc ulicą Giuseppe Garibalda, dochodzimy do kościoła Błogosławionej Dziewicy Maryi, a następnie do placu Josefa Brostity. Plac Józefa Brostity ze stopni kościoła. Kościół i plac oraz kilka wąskich uliczek znajdują się na niewielkim malowniczym półwyspie. Ponownie plac Józefa Brostity oraz kościół i dzwonnica widoczne od strony nabrzeża. Nein. Polen. Polnische. Ja. Bardzo dobrze. Z placu Józefa Brostity idziemy wąziutką Rijecką ulicą w kierunku nabrzeża po drugiej stronie półwyspu.
widokiem nieco rozgniewanego morza żegnamy umak, wybierając się do Lanterny. Z Umagu do Lanterny jest około 37 km. Jedziemy tam, by odwiedzić apart hotel Lanterna, w którym Adaś spędzał wakacje niemal dokładnie 19 lat temu. Po tylu latach pamięć jest jednak zawodna i w pierwszej kolejności zamiast do apart hotelu zajechaliśmy na autokamp Lanterna. Jednak po wyjściu nad zatokę i zobaczywszy wieżę kościoła w Nowigradzie, stało się jasne, że apart hotel jest nieco dalej. Tym razem to już właściwa recepcja apart hotelu Lanterna. Także wieża kościoła w Nowigradzie jest widoczna z właściwej perspektywy. Tak, jest tutaj bardzo ładnie. Kipelek w Lanternie. Już wracamy do Suwadrii i naszego hotelu Mojmir. Teraz wjedziemy na mostek.
most zwodzony. To jest zwodzony, tak. To musi być. Musi być, może ciebie przejdę. Dobre, można już zostawić. To zajmie, to już na co.